Cześć, witam w kolejnym odcinku na kanale I co dalej? W poprzednim odcinku mówiłem Wam na temat udogodnień, jeżeli chodzi o posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności w życiu codziennym. Dziś natomiast zajmiemy się tym samym, czyli udogodnieniami, prawami i przywilejami, ale w życiu zawodowym. Co nam przysługuje, z czego możemy korzystać i jakie mamy zniżki czy też przywileje? O tym w dzisiejszym odcinku. Jednocześnie przypominam, że jeżeli nie widzieliście poprzedniego odcinka, warto się z nim zaznajomić. Link właśnie wyświetla się teraz w karcie. To było chyba z tej strony, dobrze pokazuje. A my przechodzimy do naszych kwestii zawodowych. Zapraszam. Po pierwsze i chyba najważniejsze, jeżeli chodzi o start w naszym życiu zawodowym, to, że możemy się jako osoby niepełnosprawne ubiegać o dofinansowanie na założenie działalności gospodarczej. Takie podanie o dofinansowanie składa się w Państwowym Urzędzie Pracy i aby utrzymać takie dofinansowanie, czyli po prostu nie zwracać tej kwoty, którą my pobraliśmy, jeżeli zostanie nam przydzielone, nasza firma, czyli nasza działalność musi się utrzymywać co najmniej 24 miesiące. Aby skorzystać z takiego dofinansowania, należy być zarejestrowanym w Urzędzie Pracy. Jeżeli chodzi o ten punkt, myślę, że bardzo fajna i przydatna tak naprawdę rzecz, ponieważ wiadomo, każdy ma jakiś tam swój biznesplan, chciałby rozkręcić tym swoją działalność i jakby ten fundusz daje nam możliwość w ogóle założenia tego, to dofinansowanie pozwala nam rozwinąć skrzydła, że tak powiem, jakoś wystartować z tą naszą firmą, a jak będzie dalej, to już zależy tylko i wyłącznie od nas, prawda? Numer 2 to refundacja składek za ubezpieczenie emerytalno-rentowe. Jeżeli przedsiębiorca posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, może ubiegać się właśnie o zwrot tych składek emerytalno-rentowych. No i tutaj w zależności jakby od naszego stopnia, jaki mamy wpisany w tym orzeczeniu, osoba ze stopniem lekkim dostaje 30% refundacji, ze stopniem umiarkowanym 60%, a ze stopniem znacznym całe 100% składki z ubezpieczenia emerytalno-rentowego. Numer 3, bardzo ważny podpunkt dla nas, mianowicie krótszy wymiar czasu pracy. Osoba ze stopniem znacznym lub umiarkowanym, czyli wyklucza się tutaj osoby o stopniu lekkim, mają prawo do 7-godzinnego wymiaru pracy dziennego, a jeżeli chodzi o wymiar tygodniowy, jest to 35 godzin. Tutaj warto też dodać, że osoby w tym właśnie wymiarze pracy mają prawo do dodatkowej 15-minutowej przerwy w pracy, w tym właśnie wymiarze 7-godzinnym dziennym. Numer 4. Dodatkowy urlop. Tutaj podobnie jak w poprzednim podpunkcie tyczy się to osób ze stopniem umiarkowanym oraz znacznym, czyli osoby z lekkim nie są brane tutaj pod uwagę. Ten dodatkowy urlop jest na okres 10 dni. No i w końcu numer 5. Prawo do zwolnienia z pracy. Tak jak w poprzednich przypadkach również dotyczy się to tylko osób ze stopniem znacznym oraz umiarkowanym, czyli osoby z lekkim nie są brane tutaj pod uwagę. Tutaj chodzi o to, że te osoby właśnie mają prawo do skorzystania ze zwolnienia z pracy w wymiarze 21 dni roboczych, jednak nie częściej niż raz w roku. Tutaj chodzi o wykonywanie różnego rodzaju na przykład badań specjalistycznych, czy odbywanie turnusów rehabilitacyjnych. No raz w roku mamy po prostu możliwość wzięcia tych 21 dni na rzeczy związane z naszą tak naprawdę niepełnosprawnością i tym, że mamy w ogóle to orzeczenie. Czyli tak jak mówię, są to turnusy rehabilitacyjne, czy jakieś badania specjalistyczne, czy jakieś ćwiczenia, czy coś takiego. Wszystko to, co jakby wynika z tego, że my jesteśmy osobami niepełnosprawnymi, mieści się właśnie w tym, że w ciągu tych 21 dni, które nam przysługują, możemy wtedy załatwiać. Mam nadzieję, że nieco przybliżyłem Wam te prawa, zalety oraz udogodnienia, jeżeli chodzi o posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności w życiu zawodowym. Zachęcam do subskrypcji mojego kanału oraz zafollowowania mnie na Instagramie oraz Facebooku. A my widzimy się już w kolejnym odcinku na kanale I co dalej? Witam w ekranie końcowym mojego kanału. Tutaj możesz zasubskrybować, aby być na bieżąco. Pamiętaj, że filmy pojawiają się w każdy piątek o godzinie 14. A tutaj masz jeden z filmów dopasowanych do Ciebie. Zapraszam.